3 minuty 14 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Pierwsze przewinienie Jana Wójtowicza. Śląsk, który pozbawił czwórki Kujawsko-Pomorskiego. Kontra Małopolska, która pozbawiła czwórki. Maciej Kopelski, wykonuje rzut osobiste. I Łódź. Nie. ...33-28 dla Małopolski. Michał Rybański. Zapraszam na konkurs rzutów. Nagroda do wygrania. Rzucamy z połowy boiska. Ale panowie, z literki R. Widzicie tam taką literkę? Wałbrzych. To z tej literki trzeba trafić, żeby dostać nagrodę. Reprezentacja województwa śląskiego. Ja pomału idę, wiesz? Ostatnio mi mówili, że bardzo szybko chodzę. Kto trafi do kosza z literki R? Zapraszam Kujawsko-Pomorskie. Z literki R. Widzisz takie duże R tam? Jak Robel. Ładny przechwyt Janczaka. Faulowany Kukuczka. A tata na widowni z drugiej strony. Przewinienie Macieja Koperskiego. Skąd oni? Rzuty osobiste. Wykona zawodnik z numerem 8, Szymon Kukuczka. Tam siedzi na wprost. Tak. Gdzie on nie grał? Wszędzie grał. Dobry zawodnik, to ma non-stop kontrakty. Źle Jakubu zmieniłem. Europa. Azji nawet miałem jeden sezon. Maciej Kopelski. 36-31, 2 minuty. Odpowiedź celna Jana Wójtowicza. Jak idziecie na konkurs, to łódzkie z tej literki R, a kujawsko-pomorskie z tamtej literki R. I będzie nam przemian rzucać. Celna trójka, Maciej Koperski. Trzy razy. Co on robi, Koperski, w Małopolsce? Zmiana reprezentacji Małopolski, numer 16 na parkiecie, to Jan Graniczka. Ładny przechwyt Rybańskiego. Oj, oj, oj. Widzieliście to, nie? Wy też takie rzeczy robicie. Nie przepisały zasłonę za numerem 15 Macieja Koperskiego. Minuta do zakończenia pierwszej połowy spotkania. No, teraz się zrewanżował. Michał Rybański. Na razie tyle, jeszcze będzie jeden filmik, może dwa.